Halo, halo, dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Witam serdecznie mojego gościa. Jesteśmy na YouTubie. To już 8 odcinek serialu Dlaczego Portugalia? Dzisiaj moim gościem jest Sławek Deleżuch. Serdecznie Cię witam. Dziękuję, że się zgodziłeś. Cześć Marta, witaj. Dzień dobry Państwu. Ja mam nadzieję, że nas słychać, że nas widać. Piszcie w komentarzach, czy wszystko tutaj działa. Ja od razu powiem, ja nadaję z samego Porto, z samego centrum. A ty, Sławek, gdzie jesteś? A ja dla odmiany na samym południu. Ty na północy, ja na południu i nie ma tu żadnej wojny południe-północ, tylko oczywiście jest, jak w Portugalii, sama przyjaźń. Ja mieszkam w okolicach Portimão, bo jeśli powiem tą miejscowość, w której mieszkam, to prawdopodobnie nikt nie będzie wiedział. To tak mniej więcej jak mam to samo ze swoją miejscowością, z której pochodzę, z Polski. Dopiero jak zaczynam mówić o jakichś historycznych wydarzeniach, to ktoś mówi, a okej, kojarzę. Natomiast okolice Portimão, jakieś 60 km od Faro, samo południe Portugalii, czyli Algarve. Mogę powiedzieć, że najlepsze, ale wiadomo. Porto no, też to ma, wiesz, to tutaj wszystko jest oczywiście. Mogę, ale nie mówię. Wszystko jest kwestią jak najbardziej gustu, prawda? Jedni wolą jasne, plaże, inni wolą zabytki, jasne, rzeki, jasne. Mosty, wino, wiesz, no tak jak ja na przykład. Oczywiście. Nie, Porto jest piękne, byłem tam i uważam, że Porto jest bardzo piękne miasto. Dobrze, to od razu ja chciałam z tobą przejść do rzeczy. Powiedz mi, ile ty już lat mieszkasz w Portugalii? Słuchaj, tak się składa, że dosłownie w ubiegłą niedzielę, czyli 2 dni temu, minęło dokładnie 4 lata, kiedy wylądowaliśmy całą rodziną i w Lizbonie i przyjechaliśmy do Algarve i to już minęło 4 lata. Ale to jest 4 lata mieszkania tutaj, bo tak naprawdę, wiesz, zainteresowanie Portugalią sięga znacznie, znacznie wcześniej. Ale to były takie przyjazdy, wakacje, ze znajomymi wypady albo jakiś dłuższy weekend. Natomiast dokładnie 4 lata. Muszę powiedzieć, że minęło bardzo, bardzo szybko. Ja myślę, że wiesz, że właśnie takie spotkanie online w tym momencie z odpowiedzią na pytanie, dlaczego ta Portugalia, dlaczego też myślę Algarve, to za chwilkę już tutaj będę dopytywać, no myślę, że jest takim pięknym, taką wisienką na tym torcie 4 lat spędzonych już na stałe w Portugalii. To powiedz mi właśnie, dlaczego ta Portugalia? Już wspomniałeś, że byłeś zainteresowany już wcześniej Portugalią, pewnie jakieś wakacje, no ale powiedz mi, no, co się z takiego wydarzyło, że zdecydowałeś się przenieść, jak to się wydarzyło, jaka jest ta twoja historia? Co, znaczy, ja myślę, że trudno znaleźć taką jednoznaczną odpowiedź na pytanie, dlaczego konkretnie, natomiast jak tak sięgam pamięcią, to tak naprawdę 2004 to chyba było pierwszy raz, kiedy w ogóle, czy nawet jeszcze przed 2004 roku, kiedy pierwszy raz w ogóle byłem w Portugalii, w Lizbonie, w ramach jeszcze jakiejś tam podróży służbowej, ale to był zupełnie też inna Portugalia, zupełnie inne moje patrzenie na, że tak powiem, na życie, na świat. Natomiast później w 2007 to się tak zaczęło, że już właśnie wtedy z moją narzeczoną, obecnie moją żoną, tak wyjeżdżaliśmy sobie i zwiedzaliśmy tą Portugalię, zwiedzaliśmy Lizbonę, trochę powyżej Lizbony, tam okolice Cabo da Roca, nawet wakacje, tam byliśmy 2-3 tygodnie ze znajomymi, ale i tak naprawdę Algarve byliśmy może raz wcześniej, zanim się przeprowadziliśmy, natomiast tak przed samym 2-3 lata przed przeprowadzką byliśmy właśnie w Algarve i tak przyjechaliśmy i zobaczyliśmy tą miejscowość Carveiro i tak mówimy, wow, kurczę, to jest miejsce, które naprawdę nam się podoba, tak? I nawet w momencie, gdy byliśmy ze znajomymi na północy, po to, no bo raz, że logistycznie było łatwiej, dwa, że ceny wynajmu w sierpniu znacznie wyższe są w Algarve niż na północy, więc wybraliśmy to, znaczy to nie była północ, to było powyżej Lizbony, jakieś 100 kilometrów, Foz de Arelio, miejscowość. Wypożyczyliśmy auto i wtedy nawet z dzieciakami przyjechaliśmy na dół, na jedną noc nawet, na zasadzie, żeby pobyć i tak zobaczyć, jak tu jest w sierpniu, prawda? Jak to było w sierpniu, to było 2 lata przed przyjazdem. No i tak jakoś ta Portugalia, tak, przez ostatnie 20 lat mieszkałem w Warszawie i ta Warszawa była okej, no też nie była moim miejscem jakby oryginalnym, skąd pochodzę,
ale wiadomo, w Warszawie łatwiej, przyjechałem na studia, zostałem w pracy i tak już zostałem. Natomiast czegoś tak jakby brakowało, nie czułem, że to jest takie moje miejsce, a właśnie przyjeżdżając do Algarve i dokładnie do tego miejsca w kolejnym roku, bo tak stwierdziliśmy, ok, pojedźmy na dłużej, pojedźmy tylko z samą rodziną, czyli właśnie ja i dwie moje córki i żona, przyjechaliśmy autem. 3600 km w jedną stronę. Z Warszawy. Więc stwierdziliśmy, ok, spróbujmy, jak będzie bez znajomych, bo co innego, gdy wyjeżdżasz na wakacje, gdy są znajomi, czujesz się jakby otoczona Polakami i wiesz, że to są wakacje, a co innego, gdy przyjeżdżasz na przykład na 3 tygodnie i tylko rodzina i starasz się zacząć, powiedzmy, życie tak jak Portugalczycy. Oczywiście to były wakacje, więc nie zaczęliśmy takiego życia, ale wynajęliśmy właśnie dom po to, żeby zobaczyć, jak będzie. No i podczas tego pobytu stwierdziliśmy, kurczę, bo tak myśleliśmy, że może sobie urządzimy taras, tak jakby wyglądał jak w portugalskim stylu. No i po tym pobycie stwierdziliśmy, chyba jednak nie ma sensu urządzać prawda, tego tarasu. I tak czy inaczej pracujemy, powiedzmy, moja żona pracowała wtedy zdalnie, ja jakby w obszarze działam IT, więc mogę zdalnie pracować. Więc były dwie opcje, a też był taki czas, że nasza córka starsza już szła do szkoły, więc nie mogliśmy sobie, tak jak część ludzi też wybiera, że mieszka pół roku w jednym kraju, pół roku w innym, więc w naszym przypadku było ok, albo teraz, albo na emeryturze. Czy stać nas będzie na emeryturze? Też nie wiadomo, czy ta emerytura, jak długo będzie i tak dalej, więc stwierdziliśmy nie, ok, to robimy teraz i tak naprawdę właśnie dosłownie mniej niż rok od tamtego pobytu, przenieśliśmy się, tak? Bo pobyt byliśmy w sierpniu, a później za rok w czerwcu już się przenieśliśmy do Portugalii. No, to powiem ci, że to jest niesamowite, bo przeniosłeś się z Warszawy, tak, ze stolicy, no jednak miasta, wieżowców, tak, budynków, no tam na pewno poza się przyjemnymi parkami, tak, do Algarve, kompletnie inny kraj, kompletnie inny klimat, zupełnie no też to wszystko bym powiedziała inne i nie zrobiłeś tego sam, lecz z całą rodziną, tak, czyli z małżonką i z dwiema córkami. Dokładnie tak. Wiesz co, znaczy ja się czasami śmieję, oczywiście jakby Portugalczycy nazywają miejscowość, w której mieszkam, Vila, czyli to nie jest taka wieś, ale ja się śmieję, przeprowadziliśmy się na wieś i tak na początku pamiętam, jak przyjeżdżaliśmy tu trochę przygotowywać ten dom, bo kupiliśmy stary dom, trzeba było go odnawiać, przygotować trochę do zamieszkania, to w nocy, pamiętam, jak włączony był komputer, to strasznie mi przeszkadzał jego szum, bo było słychać szum komputera, czego w Warszawie jakby nie doświadczasz, bo szum ulicy, szum miasta i tak się zastanawiałem, wow, czy ja się w ogóle do tego przyzwyczaję. Uwierz mi, za każdym razem, kiedy jestem w Warszawie, nie mogę przyzwyczaić się teraz do szumu tego, który tam jest, a tutaj jest cisza, spokój, co nawet śmiesznie, nieopodal nas jacyś rolnicy mają gospodarstwo, więc tam o godzinie 4 potrafię słyszeć jakieś koguty, kury, gęsi i te inne, więc bardzo, bardzo fajny klimat. Czyli tak swojsko, spokojnie, tak. Zupełnie nie Warszawa, nawet nie miasto. Nie. To ja może tylko powiem dla osób, które nas oglądają, nie wiem kto z naszych widzów już był w Algarve, na pewno domyślam się, że wiele osób, bo Algarve jest takim kierunkiem zarówno popularnym wśród osób mieszkających na stałe w Portugalii, tak, bo to jest kierunek, gdzie się jedzie na wakacje, gdzie się jedzie na plażę i ja wiem, że jest coraz popularniejszy także wśród turystów z Polski przyjeżdżających właśnie na ten tydzień, dwa, nawet trzy wakacji. Ja tylko powiem, że dla tych, którzy jeszcze nie byli w Algarve i nie do końca wiedzą, co w Algarve można zobaczyć, ja zapraszam serdecznie po tym wywiadzie do zobaczenia króciutkiego wideo właśnie nakręconego przez Sławka właśnie odnośnie sportów wodnych i innych atrakcji, które czekają w samym Algarve. I piszcie, czy ktoś już był, jak było, czy się podobało w tym Algarve. A do ciebie mam pytanie, no myślę, że które się wielu osobom nasuwa. Powiedz mi, ile ty masz do plaży? Bo to wiesz, bo to się o to rozchodzi, tak? Wiesz, do najbliższej plaży mogę spokojnie pójść, znaczy tak, do wybrzeża jest bardzo blisko, natomiast do plaży jest jakiś kilometr, może półtora kilometra, to jest daleko, to jest naprawdę, wiesz, odległość, która naprawdę trudno pokonać. Biorąc pod uwagę, że z Warszawy to jest 450 kilometrów na Morze Bałtyckie.
Nie jest, słuchaj, bardzo blisko, mając tylko na uwadze, wiesz, że są klify, więc nie w każdym miejscu można zejść, ale do plaży miejskiej tutaj, do tej najbliższej jest, myślę, że jakieś 1,5 kilometra. Co nie znaczy, a do klifów jeszcze bliżej, tak? A do klifów troszeczkę bliżej, natomiast co nie oznacza, że wiesz, że tak naprawdę jestem tam codziennie. Na samym początku tak było, że wiesz, codziennie na plażę, bo żeby się tym... Jogging, tak? Coś jakieś takie. Tak, dokładnie, bieganie trochę bardziej niż teraz, natomiast... Co nie zmienia faktu, że nadal, jeśli tylko mam wolną chwilę, uwielbiam spędzać na plaży. Wiesz, szum oceanu, piasek, mewy, które słychać na każdej plaży. To jest dźwięk, którego człowiek mógłby słuchać na okrągło. No nie no, to zdecydowanie. A właśnie jak już tak tutaj zacząłeś trochę o swojej pracy, już wspomniałeś, że pracujesz w sektorze IT. Powiedz mi, jak to wyglądało w twoim wypadku, ta przeprowadzka, powiedzmy sobie, zawodowa, tak, do Portugalii, no bo pięknie jest mieszkać w Portugalii, tak samo jak i w wielu innych krajach, no ale teraz pytanie, jak to zorganizować, jak z pracą, jak to w twoim wypadku wyglądało? Wiesz co, no, w kontekście przeprowadzki to na pewno też było łatwiej, mając na uwadze to, że nie przeprowadziliśmy się, nie musieliśmy szukać pracy tu na miejscu, z czym nie jest łatwo zbytnio znaleźć, natomiast łatwo jest, powiedzmy, łatwiej jest przeprowadzić się, mając już rozwinięty biznes w Polsce, ale jakby nie poprzestałem na tym, rozwinąłem też biznes tu lokalnie, bo uważam, że jednak, żeby poczuć i mieszkać tu, no należy coś działać lokalnie, zwłaszcza, że jednak na odległość da się to robić, zwłaszcza przez chyba rok po przeprowadzce nawet Ryanair uruchomił loty, bo tak naprawdę wcześniej jedyne bezpośrednie połączenie było Warszawa-Lizbona, nie było w ogóle bezpośrednich lotów do Faro, a teraz też są tylko i wyłącznie w okresie marzec, chyba koniec marca, czyli kwiecień. To ja tylko dodam, że jak ja się wprowadzałam do Portugalii już te 7 lat temu, to nie było żadnych bezpośrednich połączeń, nawet z Lizboną, a potem pomalutku Lizbona, potem Porto, no i na szczęście także Faro teraz, prawda? No tak, tak, to prawda, no tak, teraz jest Faro, ale na razie nie ma, podobno pierwsze zaczną się już niedługo w tym roku, bo na przykład w tym roku byłem chyba w styczniu czy w lutym w Polsce, ale to też był lot przez Lizbonę, natomiast próbowałem teraz się dostać w marcu, ze względu na sytuację nie było to możliwe, no ale jakby cała sytuacja, właśnie to, że pracowaliśmy już zdalnie, też pomogła się przyzwyczaić do tej nowej sytuacji, którą mamy teraz, że wszystko się załatwia zdalnie, że dokumenty podpisuje się elektronicznie, że z ludźmi rozmawia się przez wideo, tak jak my teraz. Aczkolwiek ja liczę na takie spotkanie, wiesz, spotkanie późniejsze właśnie z tobą i z innymi moimi gośćmi na żywo, no w twoim wypadku no to zdecydowanie nad jednym z tych klifów, tak, u ciebie w Algarve. Zapraszam, wiesz, klifów jest tutaj dostatek, więc jak najbardziej takie spotkanie. Ja osobiście preferuję spotkanie z ludźmi face to face, bo jednak wideo nie oddaje tego. Natomiast wiesz, wracając do pytania, no to oczywiście mówię, mieliśmy już działający biznes, przeprowadziliśmy się, ale dużo nowych rzeczy było, tak? Załatwienie szkoły dla dzieci. Moja starsza córka miała wtedy 6 lat, młodsza miała 3 lata, więc tak naprawdę jedna poszła do drugiej klasy, bo w Polsce chodziła do pierwszej, idąc troszeczkę wcześniej, natomiast tutaj poszła do drugiej klasy. Natomiast młodsza poszła do przedszkola, więc też taki dla nas był stres. Okazało się później, że stres był tak naprawdę dla nas, dla nich zupełnie żaden, bo dla nich jest po prostu zupełnie inny. Znaczy, to jest po prostu miejsce, ale to nie jest związane z jakimś szokiem. Oczywiście wspominały, że Polska. Starsza córka zwłaszcza coś tam o Polsce wspominała, bo młodsza to tak mówi, że nie za bardzo pamiętam, bo faktycznie mają 3 lata, wyjechała. Ale żeby nie było, mówimy w domu po polsku, bo moja żona też jest Polką, więc podtrzymujemy ten język polski. Natomiast mówię, no, po przeprowadzce było kilka takich elementów, które należało ogarnąć, ale się udało, 4 lata. Zresztą tak mi się przypomniało, teraz nasi znajomi, którym powiedzieli, zakomunikowaliśmy, powiedzieli, o szaleliście, co wy robicie, tu macie wszystko już poustawiane, teraz chcecie wyjeżdżać. Ja mówię, no okej, no ale dlaczego tego nie zmieni? Zwłaszcza, że jednak ta zima w Polsce jest taką,
może nie przygnębiające, ale ten brak światła, bo nawet już pomijając mróz, tak, bo do czego do mrozu się przyzwyczai, ale ten brak światła jednak powoduje ten nastrój zupełnie jest inny, niż gdy wychodzisz na, nawet w zimie jest 10 stopni, przez bardzo krótki okres czasu tu w Algarve, ale jest słońce. Wychodzisz, jest słońce i jest wtedy ten uśmiech się pojawia na twarzy. Wiesz, tu u ciebie widać taką opaleniznę po prostu pięknie. Widać, że mimo, że przed komputerem pracujesz na pewno całymi dniami, to że także korzystasz i z tego, co masz, tak? Z tej okolicy, z tych plażingu. Ale ja się śmieję, że tak naprawdę tutaj trzeba naprawdę się dużo nastarać, żeby się nie opalić, więc to nie jest wielka zasługa, żeby się opalić, bo wiesz, wystarczy, że oczywiście niektórzy używają bardzo dużo kremów, ja akurat niezbyt ich używam, ale wystarczy, wiesz, pół godziny na słońcu i czerwony. Może nie czerwony, bo ja od razu się bardziej robię brązowy, ale faktycznie mocno trzeba się nastarać i unikać słońca i używać pewnie 50, żeby się nie opalić, nie żeby się opalić. Tak, no to tak, rzeczywiście, bo to jest fakt, może powiem dla osób, które nie mieszkają w Portugalii, że nawet tutaj u mnie na północy w Porto, no słońce jest dość intensywne, ja widzę różnicę, tak, między spacerem w lecie w Polsce, a spacerem w lecie tutaj, ja na przykład, jako że mam bardzo jasną karnację, to ja używam tutaj tak 50 wzwyż te filtry wszystkie, stąd też tą opaleniznę łapię delikatnie, a nie od razu na tak zwanego raczka, bo tak by to było, już mi się zdarzyło dwa razy wycieczka rowerowa, kremik wszędzie, no niestety z tyłu na łydkach go nie było, no, takie dwa ładne raczki zostały, tak się nauczyłam, tydzień nie chodzić nie mogłam, no ale to prawda, słońce nam tutaj w Portugalii zdecydowanie dopisuje, ale ja chciałam jeszcze wrócić do tej tematy właśnie, wiesz, języku, no bo tak, dzieci to rzeczywiście bardzo, bardzo fajnie to przemyśleliście, że żeby, prawda, jakoś tak w miarę szybko, żeby jakoś w połowie, powiedzmy sobie, cyklu tam w trzeciej, piątej klasie dzieci nie przenosić z zupełnie jednego systemu edukacji do drugiego, prawda? Natomiast, no i faktem jest, że dzieci, to jest udowodnione, że dzieci bardzo szybko uczą się języków obcych, zwłaszcza jeżeli są otoczone tym językiem, na przykład jak tutaj twoje w szkole. Tylko ja chciałam się ciebie zapytać, czy w związku z tym, że twoje dzieci tak wcześnie wyjechały z Polski, to czy nauczyły się pisać i czytać w języku polskim? To tak z ciekawości. No, tak, więc to znaczy moja starsza córka tak, co prawda w pierwszej klasie, jak to w Polsce, w pierwszej klasie najczęściej były szlaczki, to myślę, że nie zapomnę, ona również tego, jak przed samym końcem musieliśmy te wszystkie szlaczki uzupełniać, a okazało się, że tych szlaczków było bardzo dużo, bo to trzeba było robić sukcesywnie. Natomiast to częściowo się nauczyły, ale gramatyki nie za dużo. Młodsza, no to w przedszkolu nie pisali, a się nie nauczyła. Staramy się, wiesz, ich tak uczyć, ale widzę, że to jest jednak trudne, zwłaszcza, że polska gramatyka, ja sam już czasem zapominam, oczywiście bez przesady, to nie jest 4 lata, to nie jest dużo, ale też mi chwilę zajmuje, czy tam czy to jest takie rzecz, czy to jest takie inne. Nawet ostatnio ze znajomymi rozmawialiśmy, że w kontekście właśnie języka polskiego była rozmowa a propos języków, że jednak polski język i te wszystkie uży i tam CHH, jakby totalnie jest jakby niezrozumiałe dla innych. Natomiast wiesz co, młodsza córka pisać po polsku nie, no bardziej angielski, portugalski, natomiast starsza umie. No, kiedyś w ambasadzie była mowa o tym, że powinniśmy to kultywować i to robić i to jest super, tylko że wiesz, w Lizbonie chyba nawet są jakieś szkoły języka polskiego. Jest, tak, jest takie stowarzyszenie, które pomaga dzieciom się tak właśnie do polskiego uczyć w wolnym czasie oczywiście, prawda, jaka taka dodatkowa aktywność. Tak, tak, chyba nawet w sobotę wydaje mi się, że są organizowane te zajęcia, natomiast no, tutaj na południu ich nie ma. Więc jedynie domowym sposobem mamy książki polskie, więc im wakacje czy w chwili wolnej wracają do tych książek i sobie czytają. Natomiast jakby już nie przymuszamy ich do pisania, bardziej na razie czytanie. A przyjdzie moment, może jeszcze wiesz, że chcemy, żeby poprawnie pisały też po polsku, bo to jednak dodatkowy język. Wiesz, ja uważam, że języków należy się uczyć. Ja jeszcze jestem z tego pokolenia, które uczyło się języka rosyjskiego. I wbrew pozorom bardzo sporo mi się przydaje tutaj język rosyjski, bo w Portugalii, w Algarve bardzo dużo jest ludzi mówiących w języku rosyjskim z Ukrainy, którzy 15 lat temu przyjechali. Byłem bardzo zdziwiony. Tak, imigracyjna, więc byłem bardzo zdziwiony, że na przykład w sklepie poszliśmy coś próbować czy zakupić, nie wiedzieliśmy tam jakichś rzeczy i pani usłyszała, że mówimy po polsku, więc do nas takim łamanym polskim, ale rosyjskim, więc ja na rosyjski przełączyłem się i można się było dogadać, więc to był taki na początku dosyć śmieszny, ale to był właśnie język rosyjski, który pomagał się komunikować. Algarve, tak. A powiedz mi,
jak to było, jaka była ta wasza historia, tak? No bo ja tak już sam powiedziałaś, tak, dzieci raz, dwa nawet nie zauważyły do końca, że to wszystko, że wszystko inne zauważyły na pewno, ale język tak. to pewnie całkiem naturalnie. A powiedz mi, jak to było w waszym przypadku, no bo jednak wy się przenieśliście jako para, tak, czyli dwójka Polaków w Portugalii. Ja wiem ze swojego doświadczenia, z doświadczenia moich wielu znajomych, że jeżeli, powiedzmy sobie, takie związki mieszane, akurat wyjątkowo w kwestii językowej, mam na myśli mieszane, czyli jeden partner jest z Polski, a drugi z Portugalii, to takich związkach naprawdę jest ta pomoc, tak? Jest ta pomoc w nauce, chociaż przynajmniej konwersacje jakieś, jeżeli jest chęć oczywiście nauki, tak, bo nic na siłę, ale wiem, że to jest taka pomoc, a wy oboje tak Polacy, więc jak to było w waszym wypadku z tym portugalskim? Wiesz co, znaczy ja chyba 3 lata wcześniej, w ogóle przed przyjazdem, ponieważ też jestem członkiem Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej, gdzieś tam Portugalią już zacząłem mieć taki kontakt, ale to był bardzo, znaczy zwłaszcza 3 lata przed, jeszcze nie było decyzji, że się przeprowadzamy, czy że w ogóle mamy wyjechać, ale też miałem lekcję języka portugalskiego, ale pamiętam, że opornie mi to szło, bo to tak wtedy jeszcze nie było wiadomo, że to było na zasadzie, że warto poznać, ale to bardziej traktowałem tak jak mniej więcej w szkole, że okej, dobra, uczę się. Chciałem, ale nie przykładałem się do tego i wiem, że dzisiaj przyłożyłbym się bardziej. Natomiast po przyjeździe staraliśmy się otaczać też ludźmi, Portugalczykami, tak, bo jednak Algarve to jest mieszanka różnych narodowości, bardzo dużo jest Niemców, Holendrów, Brytyjczyków. Natomiast też wśród swoich znajomych chcieliśmy mieć też Portugalczyków, którzy na szczęście nie wszyscy dobrze mówili po angielsku, więc jakbyśmy byliśmy troszeczkę przymuszeni do takiej nauki. Zresztą wiesz, wizyty w finansach, czyli w urzędzie skarbowym, czy w jakim, to ja już powiedziałem, że jak już tam się człowiek dogada, to prawdopodobnie dogada się wszędzie. Tak, może to powiedzmy głośno i wyraźnie. Tutaj w Portugalii, o ile bardzo wielu ludzi, mieszkańców, rozumie angielski, nawet mówi po angielsku, to oczywiście zasada, im większe miasto, tym więcej takich osób będzie, to proszę Państwa, w urzędzie skarbowym, tak, tutaj finanse słynne, w urzędzie skarbowym, czy w tutejszym ZUS-ie, czyli Segurança Social, nie ma. Znaczy, no ja nie słyszałam nigdy o przypadku ani w Porto, ani w Lizbonie, to są, prawda, no, największe miasta tutaj, aglomeracje, że nie wspomnę tutaj, nie wiem, gdzie dokładnie chodzisz. W Lagoa mamy ten, w Lagoa jest. Lagoa, no właśnie, to ja nie słyszałam, żeby tam ktokolwiek mówił po angielsku. Znaczy, ja nie mówię, że nikt z pracowników nie zna angielskiego, aczkolwiek jest przyjęte, że nie używa się angielskiego, że jeżeli ktoś chce załatwić sprawę w kraju, jakim jest Portugalia, sprawę, no prawda, związaną najczęściej już z życiem na stałe, prawda, no to mówimy o tych społecznych składkach, mówimy o podatkach, no to nie jest kwestia dla turystów, no to po prostu przychodzimy i jest oczekiwane od nas, że mówimy po portugalsku, że dokument po portugalsku zrozumiemy i zrozumiemy, co pani na szybko od niechcenia nam tutaj pod nosem powie, oczywiście, tak. Nie, to prawda, ja myślę, że oni też, wiesz, na zasadzie też trochę się zabezpieczają ze względu na to, że może tutaj, znaczy, bo oni znają język i wiesz, angielski, tylko jest kwestia, że nie chcą, żeby nie, na zasadzie, że poprzez problem z językiem mogliby wprowadzić w błąd, albo my moglibyśmy ich źle zrozumieć, to na wszelki wypadek mówią po portugalsku, bo jest wtedy łatwiej. Tak. Ale wiesz co, z drugiej strony muszę powiedzieć, że to nie jest traumatyczne jakieś tam wspomnienie z Urzędu Skarbowego, bo naprawdę są bardzo osoby pomocne, zresztą co jest ciekawe, bo to jest jednak, no, większe miasta jest trochę inaczej, ale tutaj w tej społeczności, gdzie my mieszkamy, to ja często pana z Urzędu Skarbowego widuję w sklepie na zakupach, więc sobie mówimy bom dia, i wiesz, ukłonimy się sobie nawzajem, więc to jest takie dosyć ciekawe. I co ciekawe, jakby niespotykane, bo mieszkając w Warszawie na osiedlu, którym przez, nie wiem, 8 czy ostatnie 10 lat mieszkaliśmy przed przeprowadzką, tego nie było, żeby nawet, wiesz co, sąsiedzi sobie, sąsiedzi z klatki sobie mówili dzień dobry, ale tak spoza już nie. I to w Portugalczykach mi się podoba, że to nie ma znaczenia, czy ktoś jest urzędnikiem skarbowym, czy urzędnikiem jakimkolwiek innym. On jest po prostu człowiekiem, który mówi ci dzień dobry i uśmiechnie się do ciebie, jak ciebie widzi.
Tak, ale powiem Ci, że ja też to mam tutaj w Porto, też takie sytuacje. Ja nie mówię, że na głównej ulicy, tak, zwłaszcza jakiś tam placu, gdzie przebywa najczęściej dużo turystów, ale takie mniejsze uliczki, czy nawet na spacer idę, czy gdzieś tam przechodzę. To jest jakieś takie aż normalne w zasadzie, gdzieś się mijamy i takie po prostu spojrzenie na drugiego człowieka, bon dia, bon dia. Tak. Mimo, że nigdy nie widziałam tej osoby na oczy i ta osoba też mi odpowiada, czy to nawet pierwsza mówi, więc to ja osobiście też to lubię. I tylko dodam na obronę tutaj, tak, Porto, bo ja tutaj osobiście też już mam taką panią, znaczy mam, jeżeli załatwiam jakąś sprawę finansarz, to chodzę do jednego z licznych biur, czyli jednego z biur takich urzędu skarbowego, bo ja wiem, że akurat tak się zdarzyło, że tam w okienku numer 3 jest taka pani, która nie wiem, w jakich językach się w jakie języki zna, ze mną zawsze oczywiście po portugalsku, standardowo, tak jak wspomniałeś, żeby ewentualnie uniknąć nieporozumień też, prawda? Zresztą no, ja też znam portugalski, ale jest to osoba, która ma niebiańską cierpliwość i ja jestem bardzo dociekliwa, bo ja lubię sama swoje sprawy załatwiać wszystkie. Więc milion pytań łącznie z tym, a gdzie mam później to znaleźć sama w domu na tej stronie i ta pani do końca nie wie, bo ona ma inny system zupełnie w swoim komputerze, bo pracuje jakby dla instytucji, ale ona mi to znajduje i jeszcze mi wypisuje po kolei, tak, żebym następnym razem już nie musiała jakby też marnować czasu, no bo tu marnować czasu też jakby tych pracowników, no bo oni mają mnóstwo osób, które mają problemy, jakieś tam wątpliwości, żebym ja mogła sobie sama w domu sprawę załatwić, więc ja tutaj też tak to nie powiem, ale no, zgadzam się z Tobą, że są takie sytuacje, u mnie też byli to lekarze na przykład. Lekarze, bo kiedyś tam miałam problem z kolanem, to nauczyłam się wszystkich części kolana. Po portugalsku i jednocześnie po polsku, bo też nie znałam. Łąkotka, tak, nie wiedziałam. No, ale rozumiem, że poza tym to mieliście też tak, że jakby Ty miałeś ten kurs wcześniej, a Twoja żona też, czy... Wiesz co, nie, moja żona w ogóle nie, więc ona miała online, właśnie osoba z Vila Nova de Gaia, tudzież Vila Nova de Gaia, jak to mówią. Czyli na tuż obok Porto, tak? To jest tak, ta część dużej aglomeracji Porto. Dokładnie, wiesz co, miała z nią przez Skype'a chyba przez rok zajęcia, więc wiesz, jakby krok po kroku nauczyliśmy się mówić, wiesz, wiadomo, że jest jeszcze dużo do zrobienia, dużo do nauki, żeby perfekcyjnie mówić, ale dzisiaj jakby jest to na tyle, czuję się komfortowo już jakby w tym języku, żeby pójść i załatwić właśnie czy sprawy w urzędzie, czy w sklepie, no to już zupełnie, zresztą nawet zmuszałem się do tego, żeby nie przełączać się na język angielski, czy nawet jak czasami byli na tyle usłużni, żeby, a okej, okay, widzą, że obcokrajowiec zaczęli po portugalsku, po angielsku, przepraszam, a jakby nie chciałem, powiedziałem, nie, ja chcę się nauczyć, więc mówcie do mnie po portugalsku i chyba już jak wtedy totalnie sobie nie radziłem na początku, to wtedy się przełączaliśmy, ale jakby to jest jedyna metoda, żeby poznać, bo jak mówią, poznasz język, to poznasz kulturę dokładnie. Ludzi, I każdy język to jest no, jakby dodatkowe życie, więc ja już jakby nie chwaląc się znam, właśnie mówię czterema, portugalskim jeszcze najsłabiej, czyli cztery życia równoległe. No to pięknie, to jest uważam już tak, już tak świat jakby stoi otworem, przynajmniej jego części. No to, a zwłaszcza, że na przykład wiesz, język hiszpański, na przykład czasami wiesz gdzieś tam z Hiszpanami, jak na tym, no okej. Okay, hiszpański nie jest, wiesz co, nie, hiszpański znam tyle, że te, które są takie same albo bardzo podobne do portugalskiego, to jestem w stanie zrozumieć, bo wiesz, jednak znaczna, spora część słów są albo zbliżone, mają delikatną inną końcówkę, albo do angielskiego, albo do portugalskiego, więc to jak widzisz ułatwia, ale nie znam perfekcyjnie. Nie, z tych języków to jest angielski, rosyjski i polski, no i portugalski teraz. No to uważam, że całkiem przyzwoicie. Gratuluję. A co do hiszpańskiego, to też może wspomnę, że mówi się, że jeżeli chodzi o język portugalski, język hiszpański, to pokrywają się bodajże wręcz w 90%, jeśli chodzi o słownictwo, tam może to odrobina inna wymowa, jakieś tam niuanse, jeśli chodzi o pisownię, ale tak naprawdę no, ta baza jest dość taka, jest bardzo, bardzo podobna. Ja też hiszpańskiego nie znam, ale jak trzeba, to rozumiem, tyle ile trzeba, że tak powiem. Portugalczycy nawet nazywają to taki ich slang, czyli osoby nie mówiące po hiszpańsku, które chcą coś powiedzieć, rozmawiają z Hiszpanami, portuniol. A, portuniol. Tak, portuniol, bo to jest espanol, tak, i portugalski, no to portuniol wychodzi, tak jak najbardziej. No tak.
Ale tak mi się teraz nasunęło, wiesz, bo, no bo już mówię, że wam się podobało wcześniej w Portugalii, że ta Portugalia, no ale w zasadzie, jeżeli myśleć po prostu o przeprowadzce, tak, przeprowadzce do pięknego miejsca, powiedzmy w Europie, no bo to kultura jest zbliżona, gdzie jest ocean, gdzie jest ten spokój, cisza, no i internet, prawda, bo oboje pracujecie zdalnie, no to równie dobrze mogła to być na przykład Hiszpania. Wiesz co, mogła być tak naprawdę. A dlaczego nie była? Dlaczego nie była? Wiesz co, w Hiszpanii nawet mamy bardzo dobre wspomnienia, bo w Hiszpanii wzięliśmy ślub w Barcelonie, więc jakby... Jak romantycznie. Wspomnienia... Wiesz, było gdzieś tam to zaplanowane, więc z dala od rodziny, ale zdecydowaliśmy sobie, że zamiast w urzędzie stanu cywilnego szarym jakimś w Warszawie, to sobie wybraliśmy w konsulacie w Barcelonie. Więc mamy bardzo dobre wspomnienia i można by powiedzieć, dlaczego właśnie nie tam. Więc odpowiedź jest taka, że jednak wiesz co, Hiszpania to jest bardzo ciekawy kraj, natomiast ma podobną tą taką jakby podejście do życia jak Portugalczycy. Natomiast moim zdaniem to zwłaszcza widać, gdy się jedzie przez ten kraj, nie w dużym mieście, ale wiesz, no ja kilka razy gdzieś tam przemieszczałem się autem, już później nawet po przeprowadzce. I jednak dla mnie Portugalia to jest ten południowe podejście do życia, czyli takie bardziej wyluzowane, spokojne, ale z takim niemieckim ładem. Wiesz co, nie wiem, może mam nadzieję, że się nie obrażą Portugalczycy za to porównanie, ale coś w tym jest, że jednak wiesz, nawet jak idziesz na stację benzynową, czy zatrzymujesz się przy autostradzie, to w Portugalii jest naprawdę, nawet ona jest stara, ale ona jest zawsze schludna, czysta, toalety wysprzątane, nie ma takiego rozgardiaszu. A pamiętam właśnie wtedy, to wspominałem o tym wyjeździe, gdzie jechaliśmy wtedy wtedy nasza córka miała 2 lata chyba, młodsza, więc wiesz, jechaliśmy i przekroczyliśmy granicę z Francją, i ta miejscowość się nazywa Vitoria, z jakimś tam, to nie pamiętam dokładnie, ale Vitoria. I zatrzymaliśmy się na jakiejś stacji, żeby, no bo już było późno, żeby coś może przekąsić, wtedy zatankować. I słuchaj, tak podjechałem i tak było tak samochodów poustawiane. I przez chwilę czułem się, nie byłem nigdy w Meksyku, ale czułem się właśnie czasami w te filmy meksykańskie, się czułem tak normalnie jak w takim w Meksyku, że wiesz, po prostu tak do baru podchodzisz, tam nie ma żadnej kolejki, tylko wiesz, musisz krzyczeć za kogoś tam, a poproszę tam coś, żeby podać do picia. Taki rozgardiasz i bałagan niestety troszeczkę. Chociaż Hiszpania jest piękna, natomiast dla mnie jakby ten... To taki właśnie poukładane bardziej, chociaż jakby też biurokracja bardzo duża jest w Portugalii i tak dalej, ale może dlatego, że mają tą biurokrację, to jest to bardziej poukładane, ale tak troszeczkę większy jest, znaczy też z punktu widzenia takiego bezpieczeństwa, wydaje mi się, że jest też spokojniej, nie ma, nie wiem, tylu kradzieży, jakoś tak troszeczkę Portugalia sobie z tym lepiej poradziła. A pamiętam właśnie wtedy, gdy byliśmy gdy mieliśmy ślub i moja siostra przyjechała i pierwszego dnia poszła do sklepu i zostawiła gdzieś tam plecak, odwróciła się, zginął portfel. Czego w Portugalii, wiesz, co się nie zdarza, tak? Ja czasami, wiesz, byliśmy raz na jednej plaży, było bardzo dużo aut, zaparkowaliśmy i ponieważ nie zauważyłem, moja córka nie zamknęła drzwi, wydawało mi się, że zasunąłem auto, wracamy, wiesz, wieczorem, patrzę, drzwi otwarte, mówię, kurczę, pewnie już nic nie ma, chociaż nic nie zostawiliśmy, ale jakieś tam, nie wiem, drobne euro leżało, nic nie zginęło, tak, totalnie nic, więc też wydaje mi się, że znacznie, jakby nie chcę tutaj jakby źle mówić o Hiszpanii, natomiast z mojego punktu widzenia to jest nawet też to, tak, że to jest ta różnica, plus to jest tak, jakby trudno jest, tak jak wcześniej zadać to pytanie, dlaczego, to jest takie jednoznacznie trudno odpowiedzieć, bo to tak samo jak, wiesz, wybierasz sobie partnera czy partnerkę. Jeśli znajdziesz jeden powód, no to, wiesz, ten powód mija i go nie ma, więc tak samo z Portugalią, trochę tak, bardziej o serce, to chyba gdzieś tak, wiesz, w sercu jest taka była potrzeba i czułem, że to jest moje miejsce, niż jakakolwiek, wiesz, inna, nie wiem, że akurat konkretna plaża, czy akurat konkretne jedzenie, czy akurat coś konkretnego, tak? Więc myślę, że taki pewnego rodzaju całokształt.
bardzo mi się podoba twoje porównanie. Takie właśnie, że to serce nam mówi i w pewien sposób da się to częściowo wytłumaczyć, ale w pewien sposób to jest coś, co po prostu się czuje. Aczkolwiek mój pierwszy gość, Marta, ona akurat też chciała do Portugalii, ale ona na mapie sobie, wiesz, ona sobie na mapie wykalkulowała, rozrysowała, bo ona miała kryteria i to też mi się bardzo podoba, zupełnie inne podejście do sprawy, że tak powiem, bo ona chciała, żeby było blisko lotniska, żeby było wiarę blisko oceanu, żeby była mała wioska, żeby było ładnie, żeby było to, żeby było tamto. I potem zależnie od tego nakręciła, narysowała bodajże kółka na mapie, wiesz, i potem tamte się skrzyżowały, tam było Ponte de Lima, w którym mieszka, więc jakby techniki są różne, wyboru tej destynacji. Oczywiście. No i potem oczywiście serce musi to potwierdzić, no to bez dwóch zdań. Marta też nam powiedziała, że jakby jej serce zdecydowanie się tak tutaj osadziło w Portugalii, bardzo, bardzo dobrze, ale piękne to porównanie, że czasami to się nie da nawet wyjaśnić, dlaczego akurat tak, akurat tu, a nie tam, ale powiem ci, że też bardzo mi się spodobało to, co powiedziałeś o właśnie o Portugalii, nawet o południu, bo ja tylko może dodam dla osób, które no nie znają aż tak dobrze Portugalii, że Portugalia jest bardzo często dzielona na tą północ i południe, nie tylko ze względu na drobne różnice w klimacie, no jednak na pewno zima jest przyjemniejsza u ciebie niż u mnie, bez tych opadów deszczu, wspomnianych przez moich wcześniejszych gości z północy kraju, tak przynajmniej tak intensywnych, natomiast też się mówi, prawda, że tutaj kulturowo jest troszeczkę różnica, że ta północ to są ludzie tacy właśnie pracy, szczególnie Porto, północ, ludzie pracują, a południe to taki relaksik bardziej, prawda, że spokój, podoba te plaże, ale mimo tego, co się, to jest wszystko tak, to jest taki stereotyp, to absolutnie nie znaczy, że ludzie w Algarve nie pracują ciężko, aczkolwiek jakby taki, no stereotypy też na czymś tam bazują, natomiast to, co ty mówisz, że właśnie u ciebie tam na południu, no też po prostu idziesz i plaże i te stacje będą, no, są czyste, są schludne, mogą być stare, ale są schludne. I a propos toalet, ja nie wiem, czy powinnam to mówić, ale może to powiem, bo to mnie zawsze jakoś tak, to była jedna z rzeczy, która mnie na początku w Portugalii zaskoczyła. A propos toalet publicznych, dodam. Ja nie wiem, jak, może teraz już się w Polsce zmieniło, ale na przykład jeszcze parę lat temu, na przykład jak w Polsce, w mieście jakimkolwiek, większym, mniejszym, człowiek szedł na przykład do Lidla, czy do Biedronki, tak, czy takiego supermarketu samodzielnie stojącego, nie w wielkim centrum handlowym, no to tam się toalety nie spodziewał, prawda? Ja nie wiem, piszcie w komentarzach, może coś się zmieniło, może teraz każdy Lidl tutaj ma, prawda? A ja pamiętam, jak przyjechałam do Portugalii i to jeszcze byłam akurat, tak się złożyło, na zakupach w małej miejscowości, a tam po prostu w tym Lidlu, samodzielnym budyneczku Lidlu, toaleta damska, męska i dla damska była chyba dla niepełnosprawnych, jednocześnie dwie funkcje pełniła, tak, to już nie przesadzajmy. I ja tak z obawą myślę sobie, jejku, no to taka publiczna, to i to jeszcze w takim supermarkecie, no to każdy w sumie z ulicy może wejść, prawda, jak sobie pomyślałam, no prawda, każdy, tak? No i wchodzę z obawą, a tam czyściutko, nie mówię, że tam, no mydła akurat nie było, to też były czasy przed koronawirusem, prawda, jakby nie było aż takich wymagań, jeżeli chodzi, może akurat się skończyło też w tym momencie, aczkolwiek no to jest coś takiego, prawda, że jakby mnie zaskoczyło, no ale tak z nie, plusów brawo, na temat brawo. Portugalii. A powiedz mi jeszcze, bo to jest też dość ciekawa kwestia. Ty już wspomniałeś, że i twoja małżonka, i ty pracujecie online, ty się też wdrożyłeś tutaj, tak, w pewne inicjatywy i jakby współpracę w Portugalii, aczkolwiek no, rozumiem, że twoja firma na stałe to pracuje tak naprawdę na polskim rynku, tak, że jakby to jest polska firma. Wiesz co, tak naprawdę, wiesz, polska firma, też działamy na rynku europejskim, natomiast ta portugalska, którą też tym założyłem jakby biznes, działamy, to oczywiście działamy tutaj, ale tak jak kiedyś tam już wcześniej wspominałem, tak naprawdę rynek portugalski jest no mały, tak, zwłaszcza jeśli chodzi o jakieś nowoczesne rozwiązania, to jednak gdzie potrzebna jest skala, to w Portugalii go nie ma. 10 milionów mieszkańców, to pomimo, że i też, że każdy już powiedzmy ma internet, co prawda ja czekałem rok, żeby mieć podłączenie światłowodu u siebie i zaraz po dosłownie miesiącu wkradły się szczury do u sąsiada w studzience i ten światłowód mi przegryzły.
Boże. I teraz tydzień temu dokładnie było to samo, więc musiałem położyć 100 metrów rury, żeby już do tego sąsiada nie szła ta rura, tylko bezpośrednio do mnie od tego miejsca połączenia światłowodu poszło i na razie trzymamy kciuki. Uroki mieszkania na wsi jednak takie. Tak jest, to uroki mieszkania na wsi. Może nie całkiem wsi, wille, tak, ale tak z dala, z giełd miasta. Tak, wiesz, a żeby było ciekawie, to panowie mi powiedzieli, że właśnie szczury są na tyle inteligentne, że czują, w którym leci sygnał i wybiorą ten, w którym właśnie idzie sygnał, nie ten, który jest, po prostu sobie jest. Ale to wracając do internetu i tego, że Portugalczycy go mają czy nie mają, więc oczywiście bezprzewodowy jest, większość ludzi ma, ale jednak nadal jeśli chodzi o zakupy online czy korzystanie z produktów zdigitalizowanych, to nazywając nie po polsku, ani nie po portugalsku, tylko po angielsku, jest coraz więcej, ale nadal mało. Więc tak naprawdę produkty, które robimy, to też są dla klientów holenderskich czy dla klientów z Wielkiej Brytanii. No bo tak naprawdę nie ma znaczenia dla kogo, znaczy skąd, ważne dla kogo, żeby mógł później on skorzystać ze skali, też mógł za to zapłacić. Natomiast faktycznie o Portugalii też coraz bardziej myślimy, zwłaszcza teraz, gdzie jakby też ta sytuacja wymusza, żeby zakupów coraz więcej było online, bo tak naprawdę tutaj, żeby kupić jakąś elektronikę online, no to może są jakieś jeden czy dwa sklepy, lub działają te sklepy, które są stacjonarne i oni też sprzedają online, ale cenowo, no też ze względu na skalę, to jest niesamowite też, że ja kiedyś tak porównywałem sobie ceny, dokładnie ten sam sklep, nie reklamując czy reklamując Leroy Merlin w Polsce, ten sam produkt tutaj, dokładnie ten sam produkt, dwa razy droższe. I aż dwa razy. Aż dwa razy, dokładnie było to samo. I wiesz, i z drugiej strony nie ma aż tak różnicy, zwłaszcza ludzi, którzy mają te, powiedzmy, niższe dochody, czy takie standardowe gdzieś tam dochody, bo ja już pomijam jakby, wiesz, ekspatów, którzy przyjeżdżają, Brytyjczyków czy Niemców, którzy mają dużo pieniędzy i mogą wydawać, ale to są też sklepy dla ludzi, którzy mieszkają tutaj. Więc te ceny są dużo, dużo wyższe, więc często korzystać, żeby kupić coś taniej, powiedzmy, to trzeba albo kupić z Amazona, albo z jakiegoś innego. Natomiast lokalnie nie jest to jeszcze na tyle duży rynek, żeby było, tak? Natomiast na pewno jest też duży potencjał, jeśli chodzi o Portugalię, w kontekście takiej zdigitalizowania, bardziej sprzedaży czy logistyki. Co prawda jest to rozwinięte, no ale teraz jakby sytuacja trochę wymusza. To tak jak teraz nawet Pingo Dosz wprowadziło, że można nagle sobie zamówić zakupy z dostarczeniem do domu gratis. Wcześniej były takie miejsca, że można było, oczywiście chyba nawet Pingo Dosz nie, ale w Auchan było tak, że można było sobie zamówić online, ale trzeba było nadal pojechać. Były specjalne miejsca parkingowe i dzwoniło się na tym przyciskiem i wtedy przynosili, tak? Natomiast idą o krok dalej i to jest bardzo ciekawe, że z potencjałem. Przy czym nadal wracamy, no jest to tylko 11 milionów mieszkańców, gdzie część, oczywiście no Lizbona, tak, nie wiem, 2 miliony? Tak, Lizbona to już nawet trochę więcej aglomeracja, jeżeli mówimy o... Dokładnie, jak mówimy o całej, tak, więc to bardziej gdzieś tam jest właśnie tak scentralizowane przy dużych, czy porto miasta, a pozostałe są porozrzucane i to też wcale nie... Zresztą myślę, że też Portugalczycy, co mi się też bardzo podoba, że jednak mają tą taką... kulturę kupowania na tak zwanym ryneczku, tak? Tylko takim ryneczku z takim standardowym, ten mercado municipal, gdzie sobie idziesz i kupujesz świeżą rybę, która była złowiona, czy świeże warzywa, czy świeże owoce, a niekoniecznie importowane, czy leżące w chłodniach bardzo długo, tak? No też dodajmy, tak, że tutaj w Portugalii praktycznie cały rok można kupić i świeże warzywa, i owoce, no bo jako że tej srogiej zimy nie ma, tak, to tutaj no praktycznie cały rok coś rośnie, więc to też jest taki plus, że to jakby nie ma, ja nie wiem, Tania, czy zauważyłeś, ale tu nie ma czegoś takiego jak w Polsce taka kultura, taka tradycja bardziej, bo teraz też się wszystko zmienia oczywiście, ale taka tradycja na przykład przetworów, tak, różnego rodzaju. Tutaj tego tyle nie ma, no dżemy oczywiście jak najbardziej, ale z tego tak przetworów, jeżeli chodzi o jakieś warzywa, tutaj tego raczej nie ma, bo to cały rok są świeże warzywa, więc nie trzeba, tak, kapusty kisić, żeby przetrwać, prawda, te miesiące, kiedy nie ma tych świeżych produktów. I ja tylko chciałam ci powiedzieć, że właśnie też do takich wniosków doszłam, bo ja już tutaj pewien czas mieszkam, tak, no to 7 lat, to jednak właśnie w przypadku takich rozwiązań współczesnych, jak zakupy online, zwłaszcza jeżeli chodzi o produkty spożywcze, tak, no bo te inne tam buty, torebki i tak dalej, to pewnie to już od pewnego czasu, prawda, i książki można kupować, ale właśnie w trakcie, być może właśnie, czy z powodu
z powodu pandemii koronawirusa. Tutaj dało się zauważyć w Porto, ja mówię duże miasto Porto, że na przykład bardzo mało sklepów ma w ogóle opcję dostawy takiej do domu, tak, że pan przynosi te, pan czy pani, akurat nie widziałam pani, ale że ktoś przynosi te zakupy do domu i tutaj był taki bardzo, bardzo duży z tym problem, bo wiele osób nagle jakby chciało takiej usługi, takiej opcji nie było, łącznie ze wspomnianym przez ciebie Pingodose, tak, czyli sklepie w Polsce, ich sieć jest nazywana Biedronką, dla osób, które nie wiedzą, tutaj opcji nie było, czy trochę jakby było, ale tak faktycznie to jej nie było, bo teoretycznie strona była, zamówić się nie dało, wierzcie mi Państwo, ale też się zaczęło to tak jakby... Ta cała sytuacja dość dziwna i niespotykana, no ja widzę, że dała taką dużą motywację tym firmom do zmian. I też powiem, nie wiem, czy Państwo wiedzą, skąd się nagle wzięli ci wszyscy kierowcy, którzy dowożą to jedzenie, te zakupy. To są, z moich informacji, przynajmniej w takim mieście turystycznym jak Porto, to są bardzo często osoby pracujące w turystyce, bo był taki czas, że turyści w ogóle, jakby kraj był całkiem zamknięty, tak, turyści nie przyjeżdżali, a nagle wielki boom na te zakupy online i faktycznie tak się złożyło, że jakby oni, żeby te osoby nie straciły pracy, pracowały w firmie transportowej, najczęściej transportując ludzi, ale zakupy przecież też mogą, więc jakby to tak się złożyło. Ja jestem ciekawa, tak jak ty wspomniałeś, jestem ciekawa, jak Portugalia będzie się dalej rozwijać, jeżeli chodzi właśnie o te zakupy online i na przykład o możliwość bezpłatnego zwrotu, bo to też mnie bardzo zaskoczyło, ale to parę lat temu, ja nie mówię, nie wiem jak jest teraz, bo się troszkę zniechęciłam, kiedy się kupiłam sandałki tutaj przez internet z Lizbony, i nie pasowały i okazało się, że muszę na swój własny koszt je, że tak powiem, odesłać i to nie było tanie. Sandałki były tanie, przesyłka była dość droga, ale tak jak mówisz, no też świat się zmienia. Portugalia jest małym krajem, więc na pewno firmom się bardziej opłaca, prawda, zrobić coś takiego dla wielkiego kraju, tak, raz ten sam system, ta sama wielka strona i... Dokładnie. I to wszystko jakoś działa. A powiedz mi, i właśnie jeżeli chodzi o tą pracę zdalną, tak, no, dla całej Europy, z tego co mówisz, czy poza szczurami, które raz na jakiś czas no, przegryzają ci tutaj kontakt ze światem, w dosłownym tego słowa znaczeniu, czy jakoś nie spotykasz innych, że tak powiem, problemów, właśnie jeżeli chodzi o tego typu pracę, no bo to też jest ciekawe, prawda? Co innego być freelancerem i pracować na własnym jakby samemu? Ty masz bardzo dużą firmę. Jak to się sprawdza? Wiesz co, znaczy jest to uciążliwe, a tak jak wcześniej, kiedy można było podróżować, to tak mniej więcej co 2-3 miesiące, a nawet zdarzało się, że jak były jakieś więcej tematów, to musiałem wyjechać do Polski czy 2 razy w miesiącu nawet czasami się zdarzało. Więc jakby to było wymagane, to tak jak powiedziałem, w lecie było tyle fajnie, że można było bezpośrednio 4 godziny lotu i jest się już na miejscu. Co prawda czasami zdarzały się sytuacje, że raz właśnie leciałem 7 godzin, po 3 godziny na lotnisku w samolocie zamknięci, bo Ryanair nie mógł z jakichś powodów wystartować, więc 3 godziny zamknięci, później 4 godziny. No ale to pomijam, tak czy inaczej szybciej niż samochodem 3 dni, żeby dojechać. Natomiast... Wiesz, no, na telefonie trzeba dużo być więcej na telefonie, czy na mailach, czy na wideo z ludźmi, którzy są w Polsce. Natomiast jest to możliwe. Jest to trudniejsze, bo jednak nie da się tego samego załatwić czy wytłumaczyć. I myślę, że nie dałoby się tego tak zrobić w latach 90., pracując, powiedzmy tak, bo ja tam swoją przygodę z korporacjami zacząłem w 97 roku i pamiętam, że nawet pracując wtedy już nam dawali powolutku zdalny dostęp, żeby można było pracować z domu, ale przepustowość zarówno sieci, ja maile ściągałem całą noc, żeby je rano może odczytać, bo taka była przepustowość zarówno takiego łącza stacjonarnego, czy wcale nie szybsze były łącza komórkowe. Już nie wspominając o tym, że w roamingu można było korzystać z telefonu w takiej samej cenie jak w kraju.
Tak, więc dzisiaj jest to znacznie łatwiejsze i mając na uwadze właśnie, że Polska jest w ramach Unii Europejskiej, że te stawki są tak naprawdę... Część osób nawet nie wie, być może teraz się dowie, że już właśnie nie mieszkam w Polsce z moich klientów. Niespodzianka! No bo dzwonią, niespodzianka. A, to on to dlatego taki opalony. Czasami gdzieś przyjechałem na spotkanie, to było, o, pan znów był na urlopie. No ale żeby też nie drażnić niektórych, no mówiłem, no tak, tak, krótki urlop. Natomiast dzisiaj jest to możliwe, tak, bo można mieć telefon nadal w sieci w Polsce i oczywiście z danymi teraz ścigają, ale ja nie potrzebuję, bo dane już mam z portugalskiego numeru, natomiast można to zrobić, tak? Właśnie technologia, ja zawsze mówię, że technologia z jednej strony daje wolność, a z drugiej strony przyczepia nas pewnym łańcuchem. Daje wolność, bo możemy z niej korzystać i być wszędzie, na przykład właśnie pracować zdalnie, ale z drugiej strony musimy pracować zdalnie, jak wyjedziemy, tak? Kiedyś było tak, że się wyjeżdżało, nie było łącza, nie było telefonu, nie było niczego, były wakacje. No ale gdyby tak było teraz, to właśnie nie można by było korzystać i przenieść się tak łatwo, jak było, bo jest to teraz możliwe, tak? Czy jak to było teraz możliwe. Więc prawda, no teraz granice są pozamykane, ale na przykład teraz dla mnie jest to niesamowite, pamiętając czasy jeszcze, no nie aż tak bardzo, nie jestem aż taki stary, no ale pamiętam trochę czasy, gdy te wszystkie granice były pozamykane. I zawsze sobie pamiętam, jak czasami gdzieś między Holandią jechałem, a Niemcami, to człowiek dowiadywał się, że przekroczył granicę tylko dlatego, że dostał SMS-a, że zalogował się do innej sieci komórkowej. A prawda, w Polsce zawsze trzeba było stać, a teraz na przykład można wyjechać z Polski, przyjechać do samej Portugalii i też się dowiadujemy tylko z tego powodu, że zmieniamy operatora, bo tych granic nie było. No, mówię, teraz chwilowo są zamknięte, ale totalnie nie były, więc... No i już w zasadzie już tak są prawie otwarte, tak? To już zależy, już są prawie otwarte, dokładnie tak. Tak, ale... już tak coraz bardziej... Ale i to jest fajne, że wiesz, że można wsiąść, dojechać i jesteś prawie jak u siebie, a już jak się czujesz to jak u siebie, to już w ogóle jest super. Natomiast mówię, te zmiany, które miały miejsce i te otwarcia właśnie, nie wiem, te zjednoczenie tej Unii Europejskiej czy właśnie tych stawek, one powodują, że ludzie, którzy myślą o wyjeździe czy o przeprowadzce, już nie są tak przywiązani do tego jednego miejsca. Wiesz co, ja bym też powiedziała, że właśnie fajne jest też to, poza jakby samą opcją podróży, tak, że jest łatwo, no teraz tam pewne tymczasowe trudności, ale generalnie no jest łatwo, to właśnie taka łatwość, tak jak ty mówisz, jakby zrobienia tego, co ty zrobiłeś, tak, prowadzisz firmę, którą prowadziłeś, ale tak naprawdę twoje biurko jest gdzie indziej, tak, w zupełnie innym kraju, ale nadal jest komputer do internetu podłączony i większość zadań możesz wykonać zupełnie zdalnie. Ja nawet patrzę tak jak na ciebie, jak słucham twojej historii, że w zasadzie ty wyprzedziłeś wszystkie te problemy i tak jakby taki przymus trochę pracy zdalnej, który niedawno został narzucony na większość ludzi, którzy szczególnie zależnie tak od kraju, tak nie byli przygotowani poza osobami pracującymi powiedzmy sobie w IT, a ty w zasadzie już to robiłeś, więc też tak jakby tak aż powiedziałam krok do przodu. Ale wiesz co, chciałam się ciebie też tutaj tak jakby może zapytać, może potwierdzić, tak, bo tutaj ja już widzę, że ty mimo tej opalnicy tak pracujesz, masz swoją firmę, na pewno spędzasz wiele godzin przed biurkiem, że właśnie, że jakby to co już wspomniałeś, tak, że masz te plaże, z niej korzystasz, ale że jednak nie jest to tak, jak sobie by mogli niektórzy wyobrazić i pewnie niektórzy znajomi tak myśleli, wiesz, że a teraz to wiesz, tylko laptop, tam tablet i w zasadzie to plaża, cały czas i szum fal. Dokładnie tak. Wiesz, to znaczy, oczywiście zaraz tylko po przyjeździe tak było, natomiast myślę, że to też perspektywa się zmienia, gdy wyjeżdżasz na tydzień, dwa czy trzy tygodnie nawet wakacji, gdy jednak zostawiasz, nawet jeśli bierzesz też komputer, to wiesz, że to jest ten czas, który masz trzy tygodnie, to chcesz wykorzystać ten czas, a wiesz, że jak wrócisz, to nadrobisz, ale jeśli mieszkasz tutaj na stałe, no to nie możesz totalnie być na plaży ciągle, co jakby też po pierwsze nie jest możliwe ze względu na to słońce, ale też nie jest możliwe, bo trzeba zadania swoje wykonywać. W moim przypadku też jest tyle łatwiej, że na przykład niektóre rzeczy mogę robić wieczorem, kiedy nie wiem, moje dzieciaki już śpią, to wtedy siadam sobie spokojnie do komputera i nadrabiam jakieś pewne rzeczy. Natomiast faktycznie to się jednak zmienia. To nie jest tak, żeby na przykład część ludzi sobie może wyobrażać, a wyjadę do Portugalii, to będzie tak zawsze, jak byłem tam przez tydzień. No nie, tak nie będzie jak przez tydzień, bo zabiera się ze sobą ten cały bagaż tego życia, który się miało w kraju, w Polsce na przykład.
że te wtedy trzeba pójść do Urzędu Skarbowego, nie tylko, prawda, bo już te rzeczy są w Portugalii, to trzeba, nie wiem, do Urzędu Gminy pójść załatwić, to trzeba... Pojawia się tak zwana proza życia, która oczywiście zawsze mówię, że ona ze słońcem zawsze jest łatwiejsza, ale ona jest. Więc to nie jest tak, że to jest ciągłe wakacje i ja oczywiście nie narzekam na to, bo ja gdybym nie chciał i to bym się nie wyprowadzał, a to był jeden z jednych planów marzeń, które się spełniło. To gratuluję spełnienia marzenia. Dziękuję bardzo. I to trzeba też mieć na uwadze, bo część ludzi wyjeżdża i tak być może też, tak jak wspomniałem wcześniej, nasi znajomi powiedzieli, a pół roku i wrócicie. Bo jeśli wyjeżdżasz z nastawieniem, że przez cały rok i kolejne lata to będzie tak, jak byłaś na wakacjach, czy jak byłeś na wakacjach przez tydzień, że ten tydzień będzie pomnożony przez 52 w roku i on tak zawsze będzie wyglądał, no to tak nie będzie, bo po pierwsze, jak wyjeżdża się na wakacje, zazwyczaj jest słońce, a czasami pada deszcz, ale jest ta proza życia, którą trzeba do szkoły chodzić, trzeba wychodzić na wywiadówki, to trzeba prowadzić normalną, wykonywać swoją pracę, co podkreślam jeszcze raz, w słońcu jest łatwiej. Ale ją nadal trzeba robić, tak? Ona sama w Portugalii się nie zrobi. Czy tak samo jak mieliśmy remont domu, dużą rzeczy też sam robiłem, ze względu na to, że z Portugalczykami się fajnie robi, ale to długo trwa. Bo ten czas, to tak jak kiedyś pamiętam, było takie powiedzenie w Polsce, że szanuj pracę, a to było takie było troszeczkę żartobliwie powiedziane, szanuj pracę, czyli nie zrób jej za szybko, bo jak zrobisz za szybko, no to jej nie będziesz miał. Więc szanowanie pracy to jest takie troszeczkę, ja się śmieję, że w Portugalii jest takie szanowanie pracy, żeby to niezbyt szybko zrobić, bo jak za szybko zrobisz, no to ona będzie za szybko zrobiona i trzeba będzie szukać kolejnej do wykonania. To nawet nie ma znaczenia, czy robią to na tak zwany akord, czy na godziny płatne. Po prostu szanują trochę. Szanuję, mówisz, że w ten sposób. No właśnie, bo tak się miałam ciebie już pytać właśnie, jak to tak, co to tak widzisz, jeżeli chodzi o Portugalię, ale zanim się ciebie zapytam o Portugalię i Polskie i tego typu kwestie, ja tylko się chciałam dopytać, bo tak, my tu o wakacjach, ty tutaj o pracy, prawda, że u ciebie to jednak praca, nie wakacje, a te wakacje, to rozumiem, to czy właśnie chciałam, właściwie to nie rozumiem, nie wiem, ty wakacje też takie, że tak powiem, w Algarve, jak cała reszta świata spędzasz, czy jedziesz właśnie gdzieś indziej na wakacje, bo cały rok masz Algarve. Wiesz co, przez ostatnie 4 lata, próbuję sobie teraz przypomnieć, ze względu na to, że przez 2 lata kontynuowaliśmy remont, w sensie przez 2 wakacje, to nie były 2 lata pełne, no ale tam powiedzmy przez 2 lata wakacyjne gdzieś tam się pewne rzeczy działy. Znaczy jedne wakacje, ale drugie gdzieś tam to moja żona z córką wyjeżdżały do Polski, żeby do rodziny trochę, bo to jest jednak też ważny element, że jednak ta odległość jest, więc jakby chciały też trochę z rodziną spędzić czasu. Ja w wakacje Portugalia, czyli Algarve, natomiast jeśli chodzi o jakieś tam zwiedzanie, no to byliśmy na Maderze w okolicach karnawału, tak? Więc na karnawał wybieraliśmy się i to jest, ale to powiedzmy na tydzień. Natomiast gdzieś tam jakieś powiedzmy wypady do Hiszpanii, jakaś tam krótka gdzieś tam podróż z córkami, też na zasadzie, żeby sobie zmieniły miejsce, ale jeśli chodzi o mnie, ja naprawdę mógłbym spokojnie w Algarve. No co jest więcej potrzeba? No pojadę do Hiszpanii czy co? No taki sam ocean, nawet, wiesz, no to tam jest morze spokojniejsze, to mam ocean, wiesz, te fale są silniejsze. Tak jak wspomniałaś na filmie, tych atrakcji jest tak dużo różnych, w których można skorzystać, sporty wodne, wiesz, i one wcale nie muszą być drogie, tak? Bo tak naprawdę jeśli ktoś uprawia windsurfing czy surfing, to tak samo jest, wiesz, bierze deskę, może sobie popływać, nie trzeba za to płacić, nie trzeba za to licencji. Tych plaż, tych fal jest bardzo dużo, więc jest, myślę, że Portugalia ma tak dużo zaoferowania, do zaoferowania Algarve i nie tylko, tak, bo Lizbona czy Porto, że nie ma potrzeby, jeszcze, może, wiesz, za rok, dwa, to gdzieś się znudzi. To mi się znudzi wtedy, gdzieś trzeba gdzie wyjechać. A może nie. Bardzo lubię ocean. Ja mogę, wiesz, siedzieć i się wpatrywać w fale na klifie i słuchać tego, więc ja nie potrzebuję, na przykład niektórzy ludzie mówią góry, na przykład mój znajomy mówi, a pojechalibyśmy, bo często na przykład organizuje wycieczki do Andory na narty. Ja mówię, słuchaj, 40 lat mieszkałem w Polsce, ja wiem, co to jest śnieg i naprawdę, uwierz mi, zupełnie nie tęsknię za śniegiem. Więc jak zatęsknię za śniegiem, to ja wtedy powiem ci, okej, jestem gotowy, żeby z tobą pojechać na narty. Na razie nie.
czyli słoneczko. A właśnie a propos plaż, powiedz mi, jak wygląda teraz sytuacja, tak? Bo ja może tutaj powiem, my rozmawiamy 30 czerwca 2020 roku, no to jest ten czas, kiedy, prawda, no staramy się tutaj wszyscy jak najlepiej skorzystać z wakacji, z lata, no jednak COVID-19, tak? Czyli COVID-19, tak jak po portugalsku od razu, a jednak gdzieś tutaj jest ta sytuacja z koronawirusem cała. Jak wygląda kwestia właśnie plaż w Algarve? Wiesz co, no, plaże w Algarve są już otwarte, co zresztą chyba 6 czerwca sam premier, premier Portugalii António Costa przyjechał otworzyć je w sobotę, co bardzo było dziwne, bo wszystkie poluzowania obostrzeń były w poniedziałek, ale plaże otworzyli w sobotę. No ale to wiadomo, przyjechał do Algarve, więc chciał skorzystać, więc w poniedziałek, gdyby przyjechał, głupio by było zostać pewnie na dłużej, ale to tak trochę tytułem żartu, natomiast już są otwarte, nie ma na razie tłoku, bo jeszcze też nie ma za dużo turystów, natomiast na wejściu do plaży aktualnie jest semafor, stoi taki semafor zielone, pomarańczowe i czerwone, który informuje, że albo obłożenie na plaży już jest zbyt duże, czerwone i nie powinno się wchodzić. Dodatkowo jest jakaś tam aplikacja, z której można korzystać i ona też pokazuje zagęszczenie na plaży, ale przyznam, że do tej pory nie widziałem jeszcze, żeby aż taki tłok był, ale mówię, to też wynika z tego, że tylko są albo lokalni, albo z północy ludzie przyjechali, Portugalczycy. Teraz już zaczęło się pojawiać troszeczkę, bo z tego co wiem, są już te kierunki otwarte, Niemcy i Holandia przylatują do Faro, więc mówię, już są otwarte, można korzystać, nie ma tłoku, trzeba uważać na sygnalizację świetną, żeby nie wjechać na czerwonym, żartuję, jeszcze nie widziałem. Czyli tak standardowo, ale w takim razie tak, czyli dystans jest kontrola nad tym, żeby nie było zbyt dużo ludzi, żeby tak. Każdy miał tą swoją taką prywatną przestrzeń, żeby tutaj no jednak bezpieczniej, powiedzmy sobie, na wszelki wypadek, żeby tu się nic nie działo. I to działa i mówisz, że działa sprawnie. To działa sprawnie. Wiesz, nawet były, pamiętam, na samym początku były takie rozmowy, że być może Policja Maritima, tudzież GNR, czyli taki odpowiednik, powiedzmy, Straży Miejskiej Policji, żeby kontrolowali te plaże i sprawdzali, czy niezbyt dużo ludzi jest, no ale chyba okazało się, że jest to faktycznie karkołomne zadanie, co zresztą było bardzo dużo filmików, nawet w internecie, że była gdzieś tam we Włoszech, tam gonili kogoś na plaży, czy nawet w Polsce, jakieś tam były prawda, biegi. Natomiast tak sobie żartując troszeczkę jeszcze z tej z plaż, porównując plaże polskie do portugalskich, to żartowaliśmy sobie, że w tym roku bardzo dobrze sprawdziłby się system. Właśnie gdy zastanawiano się, co zrobić, żeby nie było zbyt bliskiego kontaktu ludzi, to bardzo sprawdziłby się parawaning z Polski, czyli prawda, ogrodzenie się. Ale tak, nie, tego nie ma. Tak, strony, bo widok na ocean musi być. Tak, ale w kontekście tego dystansu socjalnego, żeby nie było zbyt blisko, to ten parawanik by się mógł sprawdzić. I chyba pojawiły się nawet parawany, nie wiem, może importowane z Polski. Ale słuchaj, na północy mamy parawany, tak? I one służą ochronie przeciwwietrznej i one są popularne, ale nie są, wiesz, tak jakby z obu stron, wiesz, i tutaj, czy trzech stron, żeby tak się ogrodzić, tylko z jednej strony, tam jak wiesz, jak wiatr z prawej, no to z prawej się ten parawan stawia i potem się człowiek tam kładzie, no ale na północy, tak ja rozumiem, że u was aż takich wiatrów nie ma, więc może takiej potrzeby. Nie ma takiej potrzeby. Wiesz, czasami jest, ale wtedy jakiś wiatr, no i nie idzie na plażę zazwyczaj, zwłaszcza z lokalnych, tak jak teraz, bo to też jest właśnie ciekawe, żeby zaobserwować, że wiesz, jak Portugalczycy nie mają takiej potrzeby, czy na przykład ja mieszkając tutaj, jeśli jest zła pogoda, to nie mam takiej potrzeby, że muszę być dzisiaj na plaży, bo jutro nie będzie, ale jeśli przyjeżdżają na tydzień turyści, to szczerze Brytyjczycy, zawsze jest ich podziwiam. Już dla mnie nawet jest czasami zimno, gdzie ja jednak tak zahartowany w Polsce, nie odczuwam tego zimna tak jak Portugalczycy, to od razu widać, że Brytyjczycy spoko, wiesz, klapeczki już chodzą, pomimo że wszyscy jeszcze Portugalczycy w futrach, czasami nawet tak bywa. Więc wracając do tych, nie masz takiej potrzeby, żeby parawany korzystać w Algarve. Tak, no rozumiem, no ale na szczęście są tak, sygnalizacja. A powiedz mi, tak już kończąc, te wspaniałe tutaj wakacyjne klimaty tak naprawdę, tak, mimo że ja tutaj w Porto to też tak naprawdę źle nie jest, też mamy ocean i plaże, to jednak jak z tobą rozmawiam, to tak od razu myślę o tych wakacjach i w Algarve właśnie. Powiedz mi,
Jak, bo oczywiście no, tutaj plusów słyszymy bardzo, bardzo dużo, właśnie jeżeli chodzi o życie w Algarve, tak, te plaże, ta bliskość, ten spokój. A powiedz mi, czy jest coś, za czym tęsknisz z Polski? Coś albo ktoś nam. To wiesz, to na pewno rodzina, tak? No, w Polsce moi rodzice mieszkają, mieszka mój brat z dziećmi. Moja siostra akurat wyemigrowała też dużo wcześniej, tylko zupełnie inny kierunek, Holandia, już ponad 20 lat temu. Więc za rodziną oczywiście tak. I dlatego też za każdym razem, jeśli byłem w Polsce, to był jeden z jakby z obowiązkowych elementów, żeby być, żeby właśnie zobaczyć się z rodzicami czy z bratem. Natomiast z rzeczy, którym brakuje z Polski, ja nawet jak w Polsce mieszkaliśmy, chyba nie jestem takim typowym Polakiem, który je bigos, schabowy i kiełbasy, której tęskni. Ja oczywiście kiedyś jadłem, ale od 8 lat, ponad 8 lat jestem wegetarianinem, jem ryby tylko z tych rzeczy, więc jakby produkty polskie zupełnie nie są na liście dla mnie takich, których mi brakuje. Jedyną rzeczą, którą powiedzmy mi brakowały, to są niektóre wody mineralne Polski, te takie wysoko mineralizowane i za każdym razem jak jestem w Polsce, to sobie zawsze kupuję i tak się, wiesz, piję te wody sobie, bo po prostu lubię, tak, bo po prostu lubię. Natomiast żeby za czymś konkretnym, nie wiem, czy to jest za krótko jeszcze, te 4 lata, czy po prostu tak mam i nie tęsknię. No, część i dobrze wybrałeś po prostu. Albo może po prostu dobrze wybrałem, dobrze serce mi podpowiedziało, natomiast oczywiście za przyjaciółmi, ale to też z przyjaciółmi jest tak, że często utrzymujemy kontakt telefoniczny, czy gdzieś na jakimś WhatsAppie, czy spotykamy się, tak? Czy oni przyjeżdżają do Portugalii, czy ja jeżdżę tam, więc te wszystkie rzeczy, których się tęskni, można je obejść, a na pewno nie mam tęsknoty jakiejś wielkiej za ogórkami kiszonymi, za kapustą kiszoną, za schabowym, bo tego nie jem, więc... No dobrze, to w takim razie tak ja rozumiem, w takim razie, że mimo że no, masz polską rodzinę w Portugalii, to czyli jednak ta dieta, jeżeli chodzi o takie o jedzenie, to nie są polskie przysmaki, tak? Nie pierogi, nie ten bigos, co powiedziałeś, tylko właśnie takie raczej właśnie korzystanie z tych świeżych produktów, ryby, owoce morza. Wiesz co, znaczy u nas tak jak w Polsce mieszkaliśmy, to staraliśmy się też jednak, znaczy żeby było, jestem jedynym, który nie je mięsa w domu, to jest dosyć ciekawe, moje córki i moja żona jedzą, ale też niezbyt dużo, jakieś tam powiedzmy czasami kotlety, nie wiem, schabowe, tak? Schabowe. Tak, schabowe to czasami robi, moje córki to bardzo lubią. Ale też niezbyt często, natomiast bardzo lubią rybę i my mieszkając jeszcze w Polsce kupowaliśmy bardzo dużo ryb, bo jednak no jest to dużo zdrowsze, zwłaszcza pamiętam kiedyś była taka akcja i to już był moment, kiedy już nie jadłem tego mięsa, mówię, o kurczę, dobrze, że przestałem to jeździć, tam były te odświeżane i tak dalej, ale wiesz co, mieszkając w Portugalii i nie korzystając z tego, co tutaj Portugalia oferuje, czyli świeże ryby, świeże owoce morza i one nie są drogie, to nie są ceny, które idziesz i kupujesz w Polsce, w sklepie musisz zapłacić ogromne pieniądze, za jakąś świeżą rybę i trudno jest ją dostać, a tutaj wiesz, idziesz i tak naprawdę nawet w Pingodosz wspomnianym może świeżą rybę kupić, co ja, prawda, ja jednak wolę świeżą z rynku. Takiego tak? Targu, tak? Targu rybnego. Byłoby grzech tego nie jeść, biorąc pod uwagę, że to jest po pierwsze zdrowe, a po drugie, że to jest tanie i świeże. Więc oczywiście korzystamy z tego, co wiesz, nawet na ogródku, tak w kontekście powiem o tym, bo uważam, że to warte powiedzenia. Ja pamiętam czasy, kiedy w Polsce nie było bananów w sklepach i nie było pomarańczy. I teraz jak przyjechałem tutaj, to idę i w ogrodzie mam drzewo pomarańczowe, tak? I kurczę, ja sobie mogę zerwać pomarańcze i zjeść, a nie czekać, aż może dostarczą do sklepu, a może nie. To jest taka, może ja nie powinnam tego mówić, bo ja tutaj na północy, prawda, Porto, ale u nas w warzywniakach, tak zwanych fruteriach, tutaj właśnie mamy pomarańcze, bo u nas też tu rosną pomarańcze na północy, nawet jeszcze bardziej na północy od Porto, w Ponte de Lima, tam już Marta też o tym mówiłam, że kocha te swoje pomarańcze, aczkolwiek czasami na tych skrzynkach tych całych z owocami jest taki napis: pomarańcze z Algarve. Bo to po prostu znaczy, że są jakie no najlepsze, najsłodsze, widzę, najbardziej tak, soczyste, tak. I w ogóle takie to kupujesz w ciemno. Co, no, sok jest przepyszny, jest to bardzo niebezpieczne, bo one mają jednak sporo tych kalorii, jak się ich sporo pije, ale on jest zdrowy i świeży, taki sok wyciskany i to jest niesamowite. Tak, pomarańcze z Algarve polecamy.
Słuchaj, ja myślę, że tym pięknym akcentem tak będziemy kończyć naszą przyjemną rozmowę, bo już ponad godzinę rozmawiamy. Natomiast ja myślę, że to jest też taki piękny akcent właśnie na koniec przed wakacjami, bo dzisiejszy odcinek Dlaczego Portugalia jest ostatnim właśnie przed taką przerwą wakacyjną i tak chciałam tutaj wszystkich naszych widzów, wszystkich Państwa, którzy nas oglądają, tak trochę zachęcić właśnie do takiego myślenia o wakacjach i jakby do pokazania tego, co w Portugalii na przykład można zrobić. Zachęcam do obejrzenia tego króciutkiego filmiku ze sportami wodnymi. Te pomarańcze to zdecydowanie tak, jak najbardziej tu można zjeść, tak? Słońce złapać, bardzo szybko, pięknie się opalić. Ja chciałam przede wszystkim Tobie serdecznie podziękować, że poświęciłeś mi ten czas, że podzieliłeś się ze mną i z naszymi widzami swoją historią, pokazałeś to swoje Algarve i chciałam Ci też pogratulować, no myślę, że mogę, tak, znalezienia takiego miejsca, bo wyglądasz na osobę, która tak dokładnie się jakby dobrze pomyślała, zaplanowała, za sercem poszła i wybrała no miejsce, które z tego, co mówisz, no to bardzo, bardzo Ci pasuje po prostu, więc serdecznie, serdecznie dziękuję. Marta, ja też bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość podzielenia się moją historią i zareklamowania Algarve, bo uważam, że jest to naprawdę bardzo fajne miejsce. Oczywiście to nie jest tak, że każdy pewnie będzie się czuł dobrze, bo ja, tak jak powiedziałem wcześniej, moja siostra zupełnie w innym miejscu mieszka, moi rodzice też. To jest tak, że każdy musi znaleźć swoje miejsce na ziemi i ja mam nadzieję, że to właśnie to miejsce jest tutaj. I na pewno zachęcam każdego, kto myśli o jakiejkolwiek przeprowadzce, żeby się nie bał. Oczywiście to nie jest tak, że idzie ktoś przed tobą i rzuca kwiatki i prawda, jak na Bożym Ciele i masz drogę usłaną. Tak nie jest. Nie jest, proszę Państwa, nie. Trzeba tak się przygotować na to, ale z drugiej strony nawet jeśli pojawiają się czasem trudności, to tak jak kiedyś Steve Jobs powiedział, że jeśli zaplanujesz coś i czujesz, że to jest twój cel, to nawet jeśli pojawią się trudności, to się nie zniechęcisz. A jeśli robisz coś, do czego nie jesteś pewna i trudności się pojawią, to robisz okej, odwracasz się i mówisz okej, poddaję się. A tu, pomimo, że trudności są, one się pojawiają, jak w życiu. To trzeba po prostu to przejść do przodu, zrobić kolejny krok i nie oglądać się do tyłu, bo nie ma sensu. Przeszłość już się nie zmieni, a przyszłość dopiero idzie, więc trzeba iść do przodu. Tak, a życie mamy tylko jedno, więc dokładnie ja myślę, tak. Że warto podążać za swoimi marzeniami. I ja wszystkim też Państwu życzę, żeby któreś z Państwa marzeń udało się spełnić, najlepiej w jak najbliższym czasie. A na koniec chciałam też powiedzieć, że jeżeli nie chcą Państwo przegapić pierwszych odcinków po przerwie wakacyjnej, to warto się zapisać do tego kanału, tak, subskrybować kanał Dlaczego Portugalia, wtedy YouTube automatycznie przypomni, jak coś nowego się pojawi, tak, będzie taka informacja, i będą Państwo wszyscy na bieżąco. Proszę pisać, czy się wywiady podobają, z kim by Państwo chcieli, żebym porozmawiała. Ja tylko zdradzę, że już jest lista na powakacyjne wywiady. Już mam listę gości z różnych części Portugalii. Te pierwsze odcinki zdecydowanie dominowała północ, bo ja też tutaj mieszkam, ale teraz będzie i południe, i będzie Portugalia centralna. Oczywiście z wieloma przedstawicielami mieszkającymi w stolicy, czyli w Lizbonie. Jeszcze raz bardzo dziękuję, życzę wszystkim udanych, słonecznych wakacji, bez żadnych problemów i widzimy się po wakacjach. Dziękuję bardzo, dziękuję Tobie raz jeszcze. Do widzenia. Dziękuję Marta, dziękuję Państwu za uwagę.